Polskich i już w 1978 roku w tej szkole była urządzona ta Izba Pamięci, którą będziemy oglądać, poświęcona właśnie powstańcom wielkopolskim. A w 1988 roku, czyli są to kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich i został wzniesiony właśnie ten pomnik upamiętniający udział mieszkańców Jankowa Przygodzkiego i Topoli w Powstaniu Wielkopolskim. Na płycie znajdują się nazwiska tych osób, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim. Obecnie znajdujemy się w Izbie Pamięci. Izba ta jest poświęcona w całości Powstaniu Wielkopolskiemu, ponieważ nasza szkoła nosi taki imię. Szkoła w Jankowie Przygodzkim powstała w 1815 roku, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo stara szkoła. No, aczkolwiek budynek, w którym się znajdujemy, no to jest budynek z ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia naszej szkoły jest bardzo mocno związana z Powstaniem Wielkopolskim, ponieważ z terenu Jankowa Przygodzkiego pochodzi kilkunastu powstańców oraz taką ciekawą postacią, która jeszcze mało jest jak gdyby uwidoczniona w naszej szkole, ale to są nasze najbliższe plany, jest postać Władysława Hoffmana, który przez kilka lat był dyrektorem tej szkoły, był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, w okresie międzywojennym był posłem na Sejm, a następnie w Winiarach pod Kaliszem w 1939 roku został rozstrzelany. I w przyszłym roku planujemy znaleźć odpowiednie miejsce i w taki godny sposób pana Władysława Hoffmana jak gdyby upamiętnić, bo do tej pory jeszcze tego nie zrobiliśmy, a czas najwyższy. Rok temu, dokładnie 9 grudnia, nadaliśmy sobie imię, Urząd Gminy, Rada i wszyscy nadali szkole imię Powstańców Wielkopolskich, ponieważ do tej pory taką nazwę nosiła tylko szkoła podstawowa. Teraz mamy również gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich. Przed budynkiem znajduje się obelisk, na którym wymieniani są wszyscy powstańcy z naszego, z tego regionu, tak, którzy byli absolwentami naszej szkoły. Posiadamy bardzo wiele pamiątek, które przekazała nam rodzina pana Jana Pietrzaka. To były w latach 78 roku, jak powstawała ta Izba Pamięci. No mnie tu jeszcze nie było, ale poprzedni historyk wykomadził bardzo dużo materiałów dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Mamy bardzo stary sztandar, który zaraz po pierwszej wojnie został ufundowany i obecnie znajduje się w naszym posiadaniu oraz w tamtym roku zakupiliśmy sobie piękny nowy sztandar dla szkoły też z emblematami związanymi z Powstaniem Wielkopolskim. Z takich krótkich informacji. Nasza szkoła obecnie, owszem, zajmuje się historią i to jest ważny punkt, bo jednak pamięć, tradycja i wychowanie to na tym należy się opierać. Ale również musimy się pochwalić wieloma sukcesami takimi współczesnymi. Mamy w naszej szkole wspólnie działające stowarzyszenie, które pozyskuje liczne środki z funduszy unijnych. Mamy program FIO na ponad 100 tysięcy złotych. Jesteśmy gośćmi i uczestnikami programu Comenius. Przez kolejne pierwsze dwa lata mieliśmy 5 szkół z Turcji, z Włoch, Sycylii, z Portugalii i Słowacji. Na ten cel otrzymaliśmy 15 tysięcy euro. I w tym roku rozpoczęliśmy drugą edycję, kolejne projekty Comenius, w którym mamy 7 państw, mamy Finlandię, Słowację, Niemcy, Anglię, Portugalię i naszą Polskę, no już naszą szkołę. I te projekty, teraz ci wszyscy uczestnicy byli u nas miesiąc temu na takim pierwszym spotkaniu roboczym, bo tutaj się dopiero poznaliśmy, a teraz najwyższy czas, żebyśmy my, nasi uczniowie rozpoczęli wyjazdy do tych szkół partnerskich. W marcu przygotowuje wyjazd uczniów i nauczycieli do Finlandii. To jest wszystko w całości finansowane ze środków unijnych. To do tej pory nam się wydawało, że my taka wiejska szkoła, gdzieś tam w małej miejscowości, to tam za dużo i w ogóle. A okazuje się, że przyjechali dyrektorzy teraz ze szkół, na przykład z Berlina, typowy taki niemiecki dyrektor, któremu się wydawało, że na wsi to tam
No, musi jechać do Polski na wieś, tak? Przyjechał, zobaczył i zaskoczony wyjechał i mówi, że nigdy by się nie spodziewał, że my w szkole mamy siłownię, mamy radio, mamy wojsko wielofunkcyjne, wojsko duże, wystawy gimnastyczne. W każdej klasie mamy komputery, w całej szkole jest założony internet, także no jest to, dzisiaj to już jest niezbędne, bo kontakty międzynarodowe to muszą się odbywać za pomocą sprzętu takiego już troszkę bardziej zaawansowanego i no i mamy się czym pochwalić. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Także z jednej strony w naszej szkole Izba Pamięci, nadanie imienia, sztandar, czyli pielęgnujemy tą historię, bo to nie może być tak, że można się wychowywać oderwanie od korzeni. Ale z drugiej strony ta część europejska, fundusze, które można pozyskać, no to są takie możliwości, że no, że ja jeszcze jak będąc uczniem takiej możliwości nie miałam. Nie było wyjazdów za darmo, bo przecież takie jest na tym punkcie, bo od kilku lat to stowarzyszenie, które działa przy szkole, jest bardzo prężne. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tak FIO, otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych na działalność. Prowadziliśmy w związku z tym letnie szkoły sportowe, półkolonie, zajęcimy lekarza ortopedę, który nam przepadał wszystkich uczniów. I wiemy, ilu mamy ze skrzywieniem kręgosłupa, ile mamy z podkostopiem. Państwo wiecie, jak trudno dostać się do ortopedy. Przynosili zdjęcia, te zdjęcia ja skanowałam. To wszystko są fotokopie, bo jak gdyby oryginały są z jednej strony w moim komputerze, a z drugiej strony no, wydrukowane na takich zdjęciach, bo to po prostu szkoda, bo... Próbowaliśmy go dać do... Ale niestety on jest nie do ruszenia. On musi taki być jak tak. Jest. Nie, nie można. Nie wolno. Nawet powietrze jest nie do ruszenia. Pani, a troszeczkę buźki bym chciała troszeczkę. O, to jest nasz standard, ten teraz jest świeżo zrobiony na szkolny. Na przykład. To też zostanie na lata. Siostry haftowały, aczkolwiek cena jest... Ale Maryś, ty też chcesz być ujęty. Nie, koniec. Nie, bo nie... To zabieramy taki kolarz ze wszystkich, które nam... Czekamy też na grupę, bo to zarody. Kolarz ze wszystkich, które nam pozostały. Tutaj zdjęcia naszej szkoły, po kolei jak powstawała, jak została rozbudowywana, zabudowane kolejne pierwsza, no i opisanie dzisiejsze. To również szkoła, dla mnie najbardziej przemawiają do mnie te dzieci. Spokojnie nóżkami, te zdjęcie nie było robione tak zapowiedziane, chociaż z drugiej strony widać dziewczynki, są niektóre bardzo ładnie ubrane, czyli po prostu te dzieci nie miały. One po prostu tak chodziły do szkoły. To są kolejne lata w naszej szkoły i oddział Topoli Wielkiej. Tutaj mamy różnice powstania i wolny. To została zabrzeńca do lata, państwa płatków odznaczone. Rodzina państwa. I to jest właśnie, proszę państwa, to o czym mówiłam w czasie pobytu w Izbie Pamięci. Co jest tata? Jej dzisiaj już nie ma i to jest jedyne w mnie zdjęcie, które ją w jakikolwiek sposób ukazuje. Niemcy w czasie wojny no, zniszczyli totalnie i kościół oczywiście był zamknięty. Pierwszy przyjazd biskupa po wojnie jeszcze fajnie zresztą, jak przyjechał do Jankowa, stawianie krzyży. Potem mamy poświęcenie sztandaru 1947 roku. Widzę ją wydaje się, że lat mają te kobiety, bo wszystkie są takich tak, z życia kościoła.